Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Lecimy robić misję Krew na Trawie. Musimy udać się na wybrzeże. Znowu będę kichał na początku, jak tak dalej pójdzie. O, jednak nie. O, chyba minęło. Także lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy, dzwonkujemy i zapraszam na Twitcha. Tak, w okolicy widziałem wspomniane kapelusze. Słomiane kapelusze. Konwój Mongołów, napadnięty. Może to sprawka słomianych kapeluszy. Sprawdźmy płonący wóz. Atak zaczął się tutaj. Więcej energii! Więcej niż jeden Mongoł. Kapelusz. Krew na trawie. Chyba widzę więcej ciał. Podążamy. Jazda, jazda. Tu się będzie działo. Kapelusze. Ja tak dawno robiłem... przed napastnikami. Misje fabularne, że w sumie nie wiem, o co chodzi. Ale powoli sobie już przypominam. Wróć do obszaru opowieści. To ja stara. Już byłem. Kapelutek. Jin Sakai? Ryudzo. Wyglądasz jak straszydło. Ty też widziałeś lepsze czasy. Mogę odzyskać kapelusz? Jesteś najemnikiem. Zawodowym żołnierzem. Mógłbyś tak mi pomóc. Nazywa. Szukam twego dowódcy. Zginął na plaży w Komodzie. Też tam byłeś? Straciłem wielu przyjaciół. Jak my wszyscy. Możemy ich pomścić. Musimy działać razem. Ocalmy pana Shimurę. On żyje? Wśród kapeluszy są ranni i głodujący. Nie zmuszę ich do walki o jednego człowieka. Nawet jeśli coś za to dostaniesz? Gdy oswobodzimy nasz dom, pan Shimura ci zapłaci. Da wszystko, czego chcesz. Moi ludzie mogą być zainteresowani. Twoi ludzie? Dbam o nich. Ktoś musi. Dogadamy się? Przemyślę to. Okej. Nie poddawaj się. Klepa. Nie mam zamiaru. Eldo. To za bitwę w Komodzie. Zabij wszystkich. Dramaturgia lepsza niż na wspólnej. Nie pozwól im nas otoczyć. Eldo. Ała! Wódca zabity, Eluvina. Zapraszam.
Dobrze sobie radzisz. A tobie udało się zapuścić brodę. Co to za zwarciki? Rozważyłeś moją propozycję? Słomiane kapelusze nie uratują twojego wuja. Może przeżyjemy kolejny tydzień. Jest tak źle? Głodujemy. Wyruszyłem na polowanie. A wracam do moich ludzi z pustymi rękami. Ale nie sam. Zabierz mnie do swojego obozu. Wymyślimy coś po drodze. Jak za dawnych lat. Idziemy pieszo? A w życiu. Chodźmy. Ej, ona takiego samego konia. 2 lata temu. Na turnieju pana Nagao. Szukałem cię, kiedy turniej się zakończył. Słomiane kapelusze widziały pojedynek. Potrzebowali nowego miecza. Zgodziłem się. Dlaczego nie mówiłeś, że jesteś w komodzie? Byłeś zajęty razem z innymi panami samurajów. A ja piłem z moimi ludźmi. Gdybym się napił przed tą bitwą. Tak, domyślam się. Jak każdy. Kolejny wóz. Może znajdziemy coś przydatnego. No ciekawe, ciekawe. Pusty. Dobra, dobra. Samuraju? To nie ciekawe. Samuraju! Samuraju! Wieśniak z trawy. To twój wóz? Tak, panie. Mongołowie ukradli mi konia. I ryż. Mogłeś stracić więcej. Gdzie udali się Mongołowie? W stronę fortu Ohira. Niech to. Schroń się w Złotej Świątyni. Powiedz innym, żeby unikali tych dróg. Tak, panie. W drogę. Mój obóz jest niedaleko. Okej. Okay. Usłomianym kapeluszom. Wcześniej mówiłem poważnie. Pomóż uwolnić pana Shimurę, a Shodrze ci to wynagrodzi. Co takiego może mi dać? Podaj cenę. Darmowa sake na zawsze. To wszystko? Miejsce do picia. Dla wszystkich moich ludzi. Bez żartów, Ryudzo. Wiem, że nie chcesz być tylko najemnikiem. Minęły 3 lata, Jin. Wiele się zmieniło. Wydarzenia z komody pewnie nie ułatwiły utrzymania słomianych kapeluszy razem. Jak to zrobiłeś? Przekonałem ich, że tylko razem przetrwamy. To prawda. Tak mi się wydawało. Zawsze. Ale zastanawiam się, czy to nie kłamstwo. Ilu ludzi ci zostało? Została nas połowa, ale nadal można nazwać nas małą armią. A co? Chłop mówił, że wrogowie ukradli mu ryż i udali się do fortu Ohira. Sądzisz, że gromadzą tam jedzenie? Możliwe. Masz jakiś plan? Zaczątek planu. O, ciekawe. To co, idziemy odbić żarełko? Spokojnie, Shinzo, to ja. Żadnego jedzenia. Kim jest samuraj? Ludzie, to mój dawny przyjaciel, pan Sakai. Ryudzo powiedział, że głodujecie. Chcę wam pomóc. Nie znalazłeś jedzenia? Mamy plan. Najechać fort Ohira i odebrać jedzenie daleczko, ukradzione daj. Ludziom przez Mongołów. Napaść na fort? Zabiją nas! Dajcie nam chwilę. Chodź, Jin. Należało omówić ten pomysł, zanim poznają go moi ludzie. Chciałem dać im nadzieję. To moje zadanie. Nie chciałem cię urazić. W porządku. Jest to jakiś patent, nie? Tędy, Jin. Walcząc ze słomianymi kapeluszami, musisz mieć ich strój. Mam pancerz, który powinien pasować. Oby nie był zawszony. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? Pancerz jest w skrzyni. Ludzki coś tam. Nie jesteś przystojny jak ja, ale... I tak nieźle. Lepiej sprawdźmy obronę fortu. Poszukajmy słabości. Moi ludzie się tym zajmą. Więc mamy układ? Dostarcz jedzenie do fortu Ohira. A my odbijemy wuja z rąk Mongołów. Dziękuję, Ryudzo. Deal. Tylko pamiętaj, kto przewodzi słomianym kapeluszom. Nie śmiałbym cię zastąpić, przyjacielu.
daj nam znak. Spotkamy się na starym cmentarzu. Do zobaczenia. No to już? Robimy od razu, a tak. O, i kolejny punkcik. Można coś wydać. Ubranie Ronina. O. Okej. To jest ta misja. Okej, no dobra, to technik. Zdareczek. To są takie trochę useless rzeczy. Może coś w postawach. Nie. Tak. O tak. Mój ulubiony raper wydał nową piosenkę Dareczku. Dobra, idziemy w tego. To jest fajne. Tarczowników jest dużo. Dareczku, jak nagram odcinek, to możemy posłuchać. A teraz trzeba się tu przenieść. Chciałem wcześniej o coś zapytać. To do mnie było? Może odpowiem. Jak przeżyłeś inwazję? Ledwo. Chłopka odciągnęła mnie z pola bitwy. Zajęła się moimi ranami. Zawsze miałeś farta. Jak wy zdołaliście uciec? Biegiem. Odpowiednio się przygotuj. Spotkamy się na starym cmentarzu. Dobra. Dobra, dobra, ziomeczku. Przejdziemy przez to. Dobra, trzeba okrążyć górę. A z manem przegonił mnie pod względem widzów na życie. Jazdunia. Dawaj, dawaj, tutaj, tutaj. Tam będzie. O! Spoko. O, je. Takuzu damie. Co powinien być na cmentarzu? Moje pierdolenie na streamie jest srebrem, a to nie złotym Dareczku. Może tak być. Dobra, jesteśmy. Dobrze. Zacznijmy misję. Jesteś. Gotów wykraść dla nas trochę jedzenia? My przejmiemy cały ten fort. O jakim trochę ty mówisz? To wszyscy? Tylko ci, którzy są w stanie walczyć. Reszta jest chora albo zbyt słaba. Oby nam to wystarczyło. Prędzej zimą zakwitną wiśnie, niż zdobędziemy to jedzenie. Zawsze jest sposób. Wolałbym, żeby moi ludzie nie zginęli. Dobra, plan trzeba obmyślić. Powiedzcie, Ryuza. Mój zwiadowca wrócił. Chodź. Dużo ludzi w środku. I działo sygnałowe na wieży. Ale ma kapelusz, zobaczcie to. Będziemy w pułapce. Posiekają nas na kawałki. Znajdź miejsce do obserwacji. Kiedy zniszczę ich sygnał, atakuj. Zabiją cię. Więc mnie pomścicie.
i weźmiecie jedzenie. To nie są żarty. Czekaj na mój sygnał zwierzę. Skoro tak chcesz. No dobra, to idziemy tam. Ja przejdę. Na dachu jest ten kurcza peluś. Na dachu jestem niewidoczny. To jest like a ninja. I widział mnie. Elo. Odrąć to ne. Góra. To ja zabiłem, no ci nie widziałem. Weź dareczku. Do góry. Mamy to. Muszę dać znak innym. Zobaczą, jak podkładam ogień. A ja nie gadaj. Już nie czas, gadaj. Dobra. It's time. Mr. Kurczak Pelusz. Kurczak Pelusz. Teraz się potem pierdzielać. Teraz grubo pyk. Ała. Jak dostał! Jak go czepło, to idę roz. Ała. Dobra, mój aim to się... Zabij wszystkich! Jak chciałem. Ała! Najpierw typu z łukami. Ała! Elegancko. Gincie paskudne dranie! Gincie, wy niedobre! Znalazłeś coś? Nic tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Tak, są emotki w Minecraftcie. Mają. Spotkaj się z Raizem. Znajdźmy wam coś do jedzenia. Gdzie schowali żywność? Wierzę, nic nie widziałem. Znalazłeś coś? Stertę papierów przy martwym oficerze. Pokaż. Znasz mongolski? Nie najgorzej radzę sobie z chińskim. Od kiedy? Odkąd czytałem Sun Zi. O proszę. Poliglota. To był tylko tymczasowy skład. Zabierają wszystko. Za morze. Łodzie są w zatoce. Nie dostaniemy się tam. Tu się udało. To szaleństwo. Nieprawda. Odrobina wiary, chłopie.
Damy radę. Jaki masz pomysł? Zobaczmy, z czym się mierzymy. Na plaży są małe łodzie Mongołów. Żeby jakąś ukraść, musielibyśmy przebić się przez wojsko. Za dużo przeszkód i łuczników. Atak od frontu to samobójstwo. Nie wypchnę ja swoich ludzi przed szeregi wroga. Płonąca strzała może wysadzić materiały wybuchowe. To odwróci ich uwagę. Muszą przestać pilnować plaży. Coś jeszcze? Wyślij łuczników na ten klif. Mongołowie skupią się na nich, a my ukradniemy łódź. Jest plan. Posłuchajcie. Nie wiedzą, że zajęliśmy fort. Będą czekać na posiłki, które nie nadejdą. Zajmijcie ich, dopóki nie wykradniemy łodzi. Potem ukryjcie się w lesie. Wypatrujcie pochodni. To wasz sygnał do ataku. Poszukajmy drogi na plażę. Słyszeliście, Ryuza? Do dzieła. Nie zawiedziemy cię! Twoja walka przypomniała mi o turnieju pana Nagao. Chciałeś wygrać za wszelką cenę. To były zawody. Też walczyłeś zaciekle. Czyżby? Do czego zmierzasz? Tylko wspominam nasz pojedynek. Twoi ludzie powinni być gotowi. Podpal pochodnie. Teraz. Kabum. Wiedziałem, że dadzą radę. Patrz, jak płonie. Do łodzi. Cicharu! Nie taki był plan, Zinie! Nie ma czasu na walkę! Musimy dotrzeć do tej łodzi! Biegiem. Oj. Po kolei, żeby któryś dwa razy nie został. No, o tym właśnie mówiłem. Mamy to. Ach, ciach! Ocio! Dobra, dowodzi, bo nas nie widzą. Szybko, za wiosła. Raz, dwa, trzy. Nie wierzę, że nas nie zatopili. Twoi ludzie odwrócili uwagę załogi. Stało się. Nikt nie usłyszał krzyku. Pusto. Nie wiedziałem, że nasz pojedynek tak cię dręczył. To już wiesz. Nie ma tu jedzenia. Powinieneś powiedzieć mi wcześniej. Życie nas rozdzieliło. Tak się to stary dzień. Drewno mamy. Cóż, tutaj nic nie ma, to trzeba iść dalej. Nic z tego. Znalazłeś żywność? Nie. Może jest na innym statku. Słyszysz? To 4 albo 5 ludzi. Nie ma innej drogi. Masz tego Maja? Witajcie! Ładna łódź. Musimy być szybcy. No i co teraz, Sofie? A, bo sobie kupiłem umiejki. No, pyk. Długi łuk, please. Poleciał, kurde. Oj.
kurde, no tyle się to ten naciąga. Ła! Kurczę się na statku. Masz swój łuk? A ty? Dałem moim ludziom. Ała. Dobra, teraz. Jarajcie się. Mongołowie, graci! Au, 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 au. Jeden. Opa. Dobra. O! Już myślałem, że ginę. A coś kurlam. Dobra. Chodź tu, panie kierowniku. No tak, myślałem, że tyle sobie pogadamy. Byte. Więcej tych przywódców muszę połapać. Tutaj, będzie na drugim statku. Poszukaj tu, a ja pójdę dalej. Uważaj. Dobra, pouważam. Chyba to jest ten statek. Na którym byłem niedawno. To mi się spadło, no. Jestem sam, mówisz. No, no. Niech cię fala nie weźmie. Ops, 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 ops. Honor. Myślę, że na radę zadać. Tutaj musi coś być. Chiharu! Czy Juarsa? O, tak myślałem, że jeszcze mięczaki. Myślę, że niedźwiadkiem każdy się naje. Ale mi przygrzmocił. Ała! No co to, boss jakiś? Ale ubyłem tamten. O Jezu, człowieka to zamknęli. Rąbani. Tylko nie jest, czy nie to beży. Szukaj statek w przypadku jedzenia. Ja mogę gdzieś jeszcze pójść? Oprócz tu na górę? No raczej nie. Tak se mogłem zrobić. O psa sam. Uj, uj, uj. Zginąłbym jak nic.
Any idea, chat? Any idea? A to co? Chyba plany bitew. Muszę znaleźć Ryuca, a nie śladu jedzenia. Musimy coś znaleźć. Oho. No nie gadaj, no. O. Chyba plany bitwy. Muszę znaleźć Ryuca. Dobra, ty tak starczy mi to. Bo jest tak trzecia śmierć. No dobra, już się nam tu ściemnia. O, że tam będzie. To się całe jedzenie, które nam ukradli. Ryudzo. Nie wygrasz! Au. Nie zawiodę. O, ciach. Zabiłbym tego Mongoła, gdybyś się nie zjawił. Wiem. Widziałeś, jaki był wielki? Już wiem, co się stało z tym jedzeniem. Dobre. Oho. Ozo, kurde. Dranie, palą nasze zapasy. Ryudzo, musimy iść. Umiesz pływać? Ja się muszę. Schowajmy się. Szukają nas. Tam jest dobra kryjówka. Obiecałem moim ludziom strawę, a wracam z niczym. Wymyślimy coś. Ilu jeszcze stracę ludzi? Znalazłem coś przydatnego. Mongolskie plany. Z drogami zaopatrzenia? Jest jedna mapa na początek. Daj mi ją. Będziemy działać razem. Masz własne problemy. Oni na mnie liczą. Oddaj mi to, Jin. Jeżeli przyjdziesz na zamek Kaneda, będę tam. Tak myślałem. Nie pozwól się wykryć. I ty też. Towarzystwie wilku. Dziękuję YouTube'owi za oglądanie. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek i zapraszam na Twitcha. Także dziękuję bardzo i na razie, pa, pa.